co do nas przyjechało. Przyjechał do nas pług. Pług z agromaszu, czteroskibowy. Na próbę do niedźwiedzia w celach właśnie filmowych oraz sprawdzenia naszej maszyny, bo z piątką to powiem wam tak, było za dużo. Jest okazja, trochę wolnego czasu. Dlatego możemy sobie pozwolić na nagranie właśnie takiego materiału. Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym vlogu. Na chwilę obecną, co mogę powiedzieć, odcinki na pewno nie będą regularnie codziennie, ponieważ zostałem z Bartusiem sam, ale to jest temat na inny odcinek. Ogólnie zdrowia dla Szokisiowej. I teraz tak, mało czasu, ponieważ zawożę małego rano do przedszkola, no i zaraz go odbieram o 14:30, 15:00, więc nie ma czasu za bardzo na nagrywanie, dlatego takie może będą zlepki, nie wiem, jeden film z 3 dni. I ogólnie, jak mogliście zauważyć na początku filmu, przyjechał pług do nas czteroskibowy, ale więcej o pługu opowiem przy nim, jak będzie odcinek z orki. Zaraz wam pokażę, jaki to pług. Pewnie większość z was, już sam nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, już mniejsza z tym, sam się pogubiłem. I ogólnie zaraz wam zaprezentuję tą maszynkę, jak ona wygląda. Taki szybkie obejście. I bo też w nocy na nią spoglądałem, to takie patrzenie w nocy, wiecie, jakie jest. Nie do końca w 100% wszystko możemy zauważyć. Dlatego zaraz jestem na gospodarstwie. No i co, jadę skończyć zgruberować działkę. Odczepiam pług. Dzisiaj ma dojechać niby też Głębosz o godzinie około 15:00, więc dopiero jutro, czyli w środę. W środę powinno coś się dziać w ogóle z tą maszyną. I do usłyszenia. Już widzicie, stoi tam maszynka. Ja otwieram bramę, wjeżdżamy. I co? Pracujemy. Szybki fajran dzisiaj. A więc idziemy do maszyny, która przyjechała wczoraj wieczorem. Wczoraj ogólnie miałem cały dzień nagrywki, dwa odcinki robiliśmy. Brałem udział w takim projekcie, ale to już niedługo się dowiecie na kanale. No i zobaczcie, czteroskibowy na długich odkładniach. To są chyba, nie wiem, 20 czy 22 cale odkładnie. Chyba 20, bo w Kwernelandzie mamy, już teraz nie pamiętam, 18. A to będą 20-calowe. Nie wiem, czy są 22. Pług z agromaszu. Zadzwoniłem do pana, zapytałem się, czy byłaby taka możliwość użyczenia maszyny. No i oczywiście nagrania też filmu wraz z niedźwiedziem, żeby go sprawdzić. No bo jak sami widzieliście z orki, 5 skip to troszkę aż nad jego możliwości. O uciąg tam się nie martwiłbym, jakoś szedł, na glinie wiadomo miałby problem, ale zawsze mamy jeszcze biegi niższe. No i był problem z udźwigiem, bardzo bujało, nie szło obrócić, bo kółko. No tutaj tak się patrzę na ten pług, o to co wam mogę powiedzieć, o to on jest bardzo masywny. Ja nie wiem, czy tego pługa masa nie będzie zbliżona do 5-skibowego naszego Kwernelanda, bo tutaj naprawdę jest sporo tej stali. Same takie tutaj te elementy, te blachy wzmocnienia, wzdłużne ramy, odciągi tak zwane tutaj, które oddziaływują na korpus. No co, śruby 10x9, więc no co mogę powiedzieć, nie jest to jakaś żadna plastelina, bo skoro są śruby 10x9 jak w Kwernelandzie, to jest ok. Miałbym troszkę niesmak, jakbym zobaczył, że tu są śruby 8x8, a jeżeli są 10x9, to jest wszystko w porządku, wszędzie. Tutaj te kółko będę musiał ogarnąć, bo one chyba jest do transportu, z tego co widzę. Dokładnie nie wiem, będę musiał tutaj się pobawić troszkę, bo tu jest bolec, one się przekręca chyba tak. Tam jak oglądałem filmy u Arka czy u agrokuzynów, no to widziałem właśnie, że jest koło podporowe, transportowe. Ale taki ewenement, ktoś niesfornie użytkował maszynę na pokazach, no i niestety uszkodził tą miarkę. Nie wiem, jak to można było zrobić, no ale zdarza się. Tutaj mamy wario, jest wario, siłowniczek. Mam nadzieję, że nie będzie przepuszczał, będzie trzymał, żeby ta linia orki była w miarę możliwości równa. Tutaj widzę, jak w Kwernelandzie, podobne zastosowanie, troszkę inaczej rozwiązane. Kąt pługa się ustawia z jednej strony, jak i z drugiej, ponieważ pług mamy obrotowy lewo-prawo. Tutaj to jest pewnie, aha, to już wiem, czyli ma koło transportowe. Tutaj jest blokada na transport, że się go blokuje. Gdzieś tu pewnie będzie miał zaraz
otwór, czy po prostu o ten element będzie się opierał. No jeszcze tego nie rozgryzłem. Jest na to czas, będziemy poczekać, będziemy się bawić. Puch na jaki czas przyjechał? Nie wiem. Wiem, że na pewno nie na dzień, na dwa. Teraz taki okres luźniejszy, że maszyna może stać. Ja aktualnie do zaorania mam niecałe 12 hektarów, więc będzie fajny test dla puga i dla niedźwiedzia, żeby sprawdzić właśnie po to ten puch tutaj jest. Nie to, żeby zrobić reklamę, tylko dla samego siebie, żeby pojeździć tą maszyną, bo włożone w tego niedźwiedzia było naprawdę dużo pracy. Nie tylko ja włożyłem tą pracę. Franio oraz brat pomagał, no i kolega Frania, także pozdrawiamy ich serdecznie za cały włożony trud w tą maszynę. Dzięki temu ona teraz, można powiedzieć, nie wiem, czy robi furorę, czy nie robi, ale no jest postęp, jeżeli chodzi o oglądalność z niedźwiedziem. Bardzo mnie to cieszy. No i widać, że ta praca po prostu nie poszła na marne. No i tutaj są odciągi. Regulacja chyba, któraś będzie pierwszej skiby na pewno. Będzie wysuwanie skiby. Nie wiem, czy podwójnie będzie miał tu i tu. Dokładnie teraz nie wiem. Ja w Cornerlandzie mam na szynie i jedną śrubą rzymską tylko to robimy. No i dobra, nie przedłużam. I powiem wam, że jak na polski sprzęt, to ciekawie to zaczyna wyglądać. Powiem tak, jest postęp, jeżeli chodzi o produkcję polskich maszyn. Nie jest już to taki bubel, jak był kiedyś. Na pewno są jakieś niedociągnięcia, które z czasem jeszcze wyjdą, ale naprawdę już tutaj można powiedzieć, że no, wysoko stoją maszyny. Pękła, ale to na całe szczęście jest tylko
bezpiecznik, którego zaraz wymienimy. Dobra, jest, jest. Ale kukło, mówię wam, ja pierdzielę. Masakra. Fest głaz musi być pod spodem, bo aż podskoczył cały niedźwiedź, który waży, ile tam było? 6 coś, tak? Dobra. Wypadła połówka śruby. Wypadła śruby dwunastki. Jeszcze troszkę. No i będzie. Będzie. Cyk. Idziemy po klucza. Zaraz kręcimy gada. No nie pomyślałbym, że tutaj taki głaz będzie, że aż łapa nie da rady podskoczyć. No nie ma. Nie ma i nie będzie. Jedziemy. Trudno. Próbujemy zdjęcie sobie zrobić. Zdjątko na pamiątkę. Wapno rozpuszczone praktycznie w 100%. Leży tylko taki pyłek już. Teraz po wymieszaniu będzie prima sort. Klik. Damy lampę, żeby było. Ten telefon jak ma lampę, to robi z lepszymi kolorami. No i dobra. Gitara. Zobaczcie, jeden kamień, drugi kamień. Tam ile kamieni. Masakra, na tym polu jest masakra. O, tutaj kamień. Tutaj przed orką ogólnie wypadałoby przejechać łyżką i te takie większe kamienie zebrać, żeby ich nie przewalać, bo potem przez wszystkie następne sezony będziemy to obracać pługiem, pół nie wyciągniemy, pół zakryjemy i to taka, powiem wam, do dupy robota będzie. Film będzie!
tutaj takie fajne ujęcia Nikodem będzie miał, mi też tam nagrał ze dwa. Jest mokra góra, glina i misio się ślizga. Dobra, pole skończone, jedziemy, nie wiem czy będziemy myli, czy tam jeszcze coś brat na ogrodach będzie mieszał. No i tak to wygląda, wapno z glebą pomieszane, bardzo zimno jak diabli, fajnie u nas w niedzielę popadało, dość mokro jak mogliście zauważyć, niech pada, no mogłoby się wstrzymać teraz, żeby Szoko mógł orki zrobić, ale nie mamy na to wpływu, pogoda jest jaka jest, dlatego widzimy się w kolejnej części odcinka. A tu Niko bzykiem jest i zaraz może fajne ujęcie będzie, jak wyjeżdżamy niedźwiedziem z pola. No i dobra, dojechaliśmy na gospodarstwo, tutaj stoi ten agromasz. Ja odczepiam na chwilę obecną grubera, ponieważ coś brat ma jeszcze w planie tam jakieś uprawki robić ogrodowe, tak zwane zimowe. Odstawiamy i próbujemy zaczepić pług, obrócić, podnieść, no i chowamy maszynę, chyba że pojadę ustawić jeszcze pług. Bo jak ma głębość przyjechać, oto wykorzystamy maszynę całoczasowo, bo jak zaoram jedną działkę, to na 4 hektary szkoda w ogóle, żeby pokaz robić głęboszem. Siemano mordeczki, widzimy się z mojego domu, z centrum dowodzenia, w którym montuję dla was właśnie filmy. Mamy noc, standardowa pora, kiedy montuję filmy. I nie będzie dzisiaj orki, ponieważ dzielę odcinki na dwa, dlatego że jak większość z was wie i ci, którzy oglądają odcinki od punktu A do punktu B, wiedzą, że powyżej tam 20 iluś minut czasami przy renderowaniu występują ścinki i to nie jest wina waszego internetu, tylko wina mojego programu, tak jakby program nie ogarniał, ale nie o tym, dlatego już zachęcam was do kolejnego odcinka, który się ukaże już niebawem, śledźcie kanał na bieżąco, a będziecie wiedzieli co i jak. Trzymajcie się, na razie, cześć, piąteczka.